Cześć, z tej strony Luke, witam was bardzo serdecznie. To jest Modern Warfare 2. Pewnie wielu z was zastanawia się, dlaczego MW2, a nie na przykład COD Ghost, który miał niedawno premierę. Ano dlatego, że po pierwsze Koda Ghost nie kupiłem i się nad tym zastanawiam bardzo głęboko, o czym zaraz tutaj wspomnę. Po drugie, w MW2 muszę powiedzieć, że pierwszy raz odkąd kupiłem tą grę, na PC-cie gra się naprawdę miodnie, cudnie się gra w MW2 w tej chwili, ponieważ nie ma cheaterów. To znaczy są, jak wiadomo, ale jest ich naprawdę mało w porównaniu z tym, co było kiedyś. To, no, to jest kropla w morzu, naprawdę. I naprawdę świetnie się gra, mało tup jest, UMP, jak wiadomo, tutaj jak widać jest, ale to nie jest na tyle OP broń, żeby nie dało sobie z nią poradzić. Da się poradzić z UMP i to nie tylko z na przykład z Karem, który jest świetną bronią, również innymi, jak widać Wektorem też sobie można bardzo dobrze poradzić. Jest to free for all na mapce Quarry tutaj. Muszę jeszcze wspomnieć, że tak dobrze mi się gra w MW2, że postanowiłem zrobić swój pierwszy prestiż w tej grze, ponieważ poprzednie wszystkie prestiże, jakie próbowałem zrobić, zostały zhakowane przez cheaterów. Po prostu kiedy wbiłem na jakieś hakerskie lobby, to od razu miałem 70 level i wszystko odblokowane, wszystkie dodatki do broni, perki na pro i tak dalej, więc patologia. I tutaj jeszcze nie spodziewajcie się jakichś nuków i innych bajerów, bo nie zdążyłem jeszcze odblokować nuka. Tutaj mam, jak widać, UAV, mam Harriera i mam też Pavlova. To są killstreaky, które postanowiłem sobie odblokować i tutaj bardzo mi też pomogły. Druga sprawa, że jako że mam taki niski level, bo chyba 20 czy jakoś tak w tym meczu miałem, to nie mam takich perków jak na przykład Ninja, jak Citrep Pro i tak dalej. Jak widać, sobie świetnie można poradzić z krokami w MW2 bez tych perków. I jeszcze muszę wam wspomnieć, że moje sławki się zjebały, a raczej ja sobie sam je zjebałem. Moje SteelSeries V2 właśnie raz tam sobie grałem, chyba nawet w Koda. No i niechcący zahaczyłem dosyć mocno łokciem o kabel i sobie myślę, no zajebiście, pewnie się spieprzyły te sławki. I faktycznie, bo dźwięk z lewej sławki, czy tam z prawej, przestał mi działać, no i teraz te sławki są takiej na prawie poznajomości, że tak powiem, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Ale wątpię, że ta naprawa cokolwiek da i raczej będę musiał kupić nowe. Także nie mam żadnego sitrepa w tym meczu, nie mam żadnego ninja, nie mam dobrych sławek, mam sławki za 20 zł i jak widać sobie można świetnie poradzić, ponieważ w MW2 kroki są świetnie słyszalne. Dobra, nie o tym miałem gadać o, a raczej mówić o Kodzie Ghost, bo parę osób mi napisało prywatną wiadomość o tym, czy ja kupię tego Koda Ghost, czy w niego zagram, czy nagram i tak dalej. W ogóle patrzcie tutaj na ten nieogar z mojej strony, możecie się pośmiać. Więc tak, kiedy zobaczyłem pierwszy taki polski komentarz do Koda Ghost, pierwszy gameplay polski właśnie z tej gry, to stwierdziłem, że nie kupię tej gry, ponieważ no, wygląda patologicznie, to ginięcie w ciągu ułamka sekundy. I sobie myślę, no nie, kurde, tragedia, dobra, nie kupuję tej gry. No i tak później obejrzałem parę innych gameplay, no i zacząłem tak powoli się przekonywać i na końcu stwierdziłem, że myślę, że warto dać kolejną szansę Activision, że w końcu zrobią jakiegoś porządnego koda bez patologii typu właśnie na przykład w MW2 G18 jakim, bo tuby i różne. Dobra, nie będę wymieniać, bo wiecie, o co chodzi. I no i z tego co wiem, na przykład w kodzie Ghost to jest chyba pierwszy kod bez Akimbo. Oprócz oczywiście tych poprzednich części, mówię tutaj o serii Modern Warfare. No i właśnie to jest super, naprawdę fajnie, że nie będzie Akimbo. Nie podoba mi się nadal to, że tak szybko się ginie, chociaż właśnie tutaj pocieszam się tym, że wiele osób twierdzi, że właśnie Black Ops 1, w którym równie szybko się ginie, jest świetną grą, że jest chyba jednym z lepszych kodów. No i to mnie tak jakoś tak podbudowuje, że tak powiem, do tego, żeby właśnie spróbować zagrać tego koda. Ale już troszeczkę się martwię o to na przykład, że jako, że tak szybko się ginie w nowym kodzie, to że na przykład kamperzy będą bardzo uciążliwi, ponieważ no wystarczy ułamek sekundy nieuwagi, nie zauważymy kampera, no i giniemy.
No bo on się na nas skampi, jak wiadomo, no i bardzo łatwo nas zabije, ponieważ tam się ginie bardzo szybko. Także to w sumie jest jedyna rzecz, która martwi. I jeszcze jedna rzecz, ten perk, nie pamiętam jak się nazywał, który zwiększa nasze obrażenia naszej broni wraz z zdobywaniem jakiegoś tam killstreaku. Także to mnie troszeczkę martwi, ale wszystko się ogarnie. Wynik tutaj, jak widzieliście, to 30 na 4. Także Koda Ghost mam zamiar kupić wkrótce. Myślę, że jakieś pierwsze gameplaye się pojawią. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, fajnie by było, gdybyście kliknęli lajka. Trzymajcie się. Hej!